Oczywiście polski system zarówno energetyczny, jak i bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej jest cały czas w podwyższonej gotowości i nie ma przynajmniej na chwilę obecną bezpośredniego zagrożenia takiego, które widzimy na Ukrainie, czyli fizycznych ataków na obiekty infrastruktury krytycznej, czy to energetycznej, czy to transportowej, czy logistycznej. Natomiast pamiętajmy, że jesteśmy w okresie kryzysu, to znaczy nie jesteśmy już w okresie pokoju typowego, znanego jeszcze sprzed paru lat. Nie jesteśmy jeszcze oczywiście w stanie wojny, czyli fizycznych, gorącego konfliktu zbrojnego. Natomiast musimy mieć na uwadze to, że jesteśmy państwem frontowym, czy państwem, które graniczy bezpośrednio z państwem, w którym toczą się działania zbrojne. Graniczymy z państwem, które jest stroną tego, jest agresorem tego konfliktu. Graniczymy również od wschodu z sojusznikiem agresora. I taka rola nasza, ta sytuacja wymusza na nas szczególną ostrożność, szczególne zwracanie uwagi, szczególne przyglądanie się i analizowanie kwestii bezpieczeństwa w regionie. Z kierunku rosyjskiego mogą nas czekać różnego rodzaju akty sabotażu, dywersji. Takie rzeczy już się dzieją choćby na Morzu Bałtyckim, ale także choćby w kwestii zagłuszania sygnału GPS czy innych sygnałów łączności. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, my przez lata inwestowaliśmy w zapewnienie bezpieczeństwa tej infrastruktury, czy tego, żeby ta infrastruktura w ogóle powstała i realizowała swoje zadania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego. Natomiast wciąż wiele do życzenia pozostawia stan polskiej armii, szczególnie na przykład na odcinku północnym, czyli marynarki wojennej. I tutaj tych zaszłości i zaniedbań, które przez lata się wytworzyły, nie jesteśmy w stanie zasypać i nie jesteśmy w stanie zmienić w ciągu ostatnich 2 czy następnych 2-3 lat. To jest proces, który będzie musiał trwać, tak samo jak całe bezpieczeństwo jest procesem, to nie jest coś, co jest dane raz na zawsze. Musimy po prostu inwestować w nasze bezpieczeństwo, zarówno to militarne, jak i to infrastrukturalne.